Pod koniec 2016 roku w Unii Europejskiej zacznie funkcjonować Europejska Legitymacja Zawodowa. Dokument, który ułatwi automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych bez konieczności nostryfikacji dyplomu czy składania obszernej dokumentacji przed Urzędem Kraju, w którym chcielibyśmy pracować. Na początek komisja wytypowała 7 grup zawodowych, które mogłyby się o taką legitymację ubiegać. Więcej na ten temat Aleksandra Tycner. Europejska Legitymacja Zawodowa ma być systemem elektronicznym, dzięki któremu Unia Europejska chce zwiększyć mobilność specjalistów i ograniczyć konieczne formalności. Komisja Europejska zaproponowała, żeby o legitymację mogli występować lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, fizjoterapeuci, inżynierowie, przewodnicy górscy oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Jesteśmy zainteresowani tego typu rozwiązaniem, mówi Grzegorz Dobrowolski z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Po pierwsze, mamy świadomość, iż wielu młodych wykształconych w tym kierunku konkretnie Polaków już przebywa za granicą i być może właśnie tego typu mechanizmy dawałyby im możliwości uzyskania lepszej albo przynajmniej bardziej interesującej pracy niż zmywak, ale jednocześnie też jesteśmy zainteresowani promowaniem tego projektu w zakresie, w jakim, i to się właśnie łączy z deregulacją, mógłby on przywrócić temat kwalifikacji zawodowych, które dzisiaj formalnie nie istnieje. Zdaniem Grzegorza Dobrowolskiego obowiązująca w Polsce od stycznia tego roku deregulacja w pośrednictwie nieruchomości jest działaniem pod prąd tego, co dzieje się w Unii. Właściwie poza Wielką Brytanią wszystkie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają wewnętrzne reguły, które pozwalają na określenie minimum kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pośrednika, również zawodu zarządcy. Od czasu deregulacji liczba pośredników nieruchomości w Polsce się zwiększyła, potwierdza Marcin Drogomirecki z portalu nieruchomości-domy.pl. Powstały nowe biura nieruchomości i często ich właściciele rekrutują się z osób, które już w tych nieruchomościach od wielu lat pracowały w charakterze asystentów. Teraz z uwagi na to, że nie muszą zdawać państwowego egzaminu, mogą otworzyć działalność praktycznie z dnia na dzień. Europejska legitymacja zawodowa to dobry krok do przekonania klientów, że pośrednik nieruchomości to profesjonalista, dodaje Marcin Drogomirecki. Legitymacja będzie kolejnym elementem poświadczającym profesjonalizm jej posiadacza. Jest to o tyle ważne, że deregulacja spowodowała, że pośredniczyć w obrocie nieruchomościami może każdy. Pytanie tylko, na jakiej podstawie mieliby ją otrzymywać, zastanawia się Grzegorz Dobrowolski. To nie ma mowy o egzaminie. Czy kwalifikacje, których w tej chwili nie wymaga nikt od nikogo w tym zakresie, będą w ogóle określone, czy też jednak zostaną albo uznane, albo wprowadzone pewne reguły, które pozwolą na stwierdzenie, że dana osoba będzie mogła skorzystać z tego prawnienia. Od 7 kwietnia do 2 czerwca Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej dla wybranych 7 zawodów, w tym właśnie pośredników w obrocie nieruchomościami. A do udziału w konsultacjach Komisja Europejska zaprasza wszystkie organizacje zawodowe oraz właściwe organy odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.